Kiedy mamy takie przepyszne ciasta, to miło sobie popić jakąś herbatką. Słusznie. Na przykład ziołową, bo takie są bardzo zdrowe. Dlatego porozmawiamy o ziołowych herbatach, które warto mieć w domu. Witamy Justynę Paragiełę, ziołoznawcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwileczką byliśmy zupełnie w jakimś raju kulinarnym, jeżeli chodzi o to, co smaczne i zdrowe. Mm-hmm. Słusznie, warto popić, biorąc pod uwagę, że aurę mamy za oknem jesienną. I ona się nie zmieni jeszcze długo. Oj tak, przygotujmy się na to. Ale na szczęście przychodzisz do nas z orężem, który nam troszeczkę ułatwi oczekiwanie na wiosnę i na lato. Tak. Cóż to takiego? Mamy 5 ziół, które ja uważam, że absolutnie zawsze powinniśmy mieć w domu. Lubię to, 5. 5, konkret, po prostu świetnie. Można je zapamiętać. Są to zioła, które są znane, które często mamy jako przyprawy i nie wiemy, że możemy zrobić z nich napar, czyli herbatkę. I to też są zioła, które są bezpieczne. Czyli to są zioła, które możemy pić częściej, właściwie wszystkie możemy podawać dzieciom. Czyli to jest takie must have, taki wiesz, zestawik, który masz mieć w domu zawsze. Świetnie, tak? Po pierwsze? Po pierwsze jest to majeranek. Majeranek. Ameryki nie odkrywamy. No nie, ale otwieramy kuchenną szafkę i ten majeranek pijemy jako napar. I on jest na katar, na pierwsze objawy grypy przeziębienia, on jest na wszystkie trawienne problemy. Czyli jak będzie za dużo ciasta, to spokojnie popijemy majerankiem. Tego ciasta tutaj nigdy nie jest za dużo. To prawda, bo akurat to jest takie tego. Niby zdrowe. Okay. Ale wiadomo, podrączki Piotra. Że każda rzecz jest cokolwiek. Za dużo, ale może gdyby tam powiedzmy było za dużo, to faktycznie prawda. Możemy napić się po prostu majeranku. Prawienie. Znam osoby, które mieszają majeranek z czarną herbatą, żeby sobie dodawać. I to jest... Ja może majeranek wam zaprezentuję, przynajmniej w jednej szklance. Prosimy. Sypiemy go czasami troszkę więcej niż takiego normalnego zioła, żeby powiedzmy dwie rzeczy. Tak? Dużo. Tak, ale on ma tak przyjemny aromat, że to jest wystarczające. Czy wystarczające? Odwrotnie. Jak długo parzymy? Jak każde zioło parzymy około 5-10 minut. Pod przykryciem powinno być zawsze pod przykryciem. Proszę pod przykryciem. Bardzo. Pani prosi pod przykryciem, my tutaj połączymy jedno z drugim. Bardzo proszę. Cudownie. Ja tak naprawdę pasuje. Robię w domu akurat. Ale tak się robi, słuchajcie. Kombo. Ale absolutnie tak się robi. Przykrywamy, naciągnie, za chwilkę będzie można powąchać. A ciasto będzie ciepłe, więc idealnie. Nic tu się nie dzieje przypadkiem. Paweł tam się rozpuści jeszcze. Majeranek. Dobrze. Majeranek. To po pierwsze. Po drugie? Tymianek. O, więc też przyprawa kulinarna. Tak, znamy. Tymianek, który jest bardzo wysokiej jakości ziołem. W ogóle w Polsce mamy uprawę tymianku pod Lublinem, który jest nawet eksportowany do Francji. Uwielbiam te opowieści. Za to on ma bardzo dużo oleju eterycznego, który ma szerokie spektrum działania, czyli jest bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, ale jest też bezpiecznym ziołem, czyli właściwie go nie przedawkujemy. I napar z tymianku pijemy oczywiście grypa przeziębienie, kaszel. Są syropy tymiankowe, które możemy pić na gardło, ale naprawdę w domowych warunkach wystarczy ten napar. Czyli właśnie łyżeczka, zalewamy gorącą wodą, odstawiamy, po prostu jest. Pijemy. I jest, i jest gotowe. Kiedyś miałem okazję pić tymianek? Ale taki normalny, taki... Ale prosto, no dobrze. To taki po prostu, najnormalniejszy w świecie, tak? Używamy nie zaparzymy po prostu jednego bo zioła. Bo jako przyprawę to doskonale znamy. Ale powąchajcie, to jest tymianek. Po prostu kulinarny, tak? O, proszę. Ja przepraszam, kulinarnym tymianem. O, bardzo. Też jest. A taki cudownie. Też możemy zaparzyć. Ale oczywiście, najlepszy. Dzięki, Lorek. Lorek, dobrze, że jesteś, dzięki. Wiem. Na podorędziu. Wejdźcie smoka. A jak często możemy pić taki tymianek? Słusznie, lubimy takie. Jak możemy, często? Możemy właśnie. Pić nawet 2 szklanki dziennie. Mhm. To jest zioło, które jest działające mocno, ale nie jest za mocno, czyli ono nam nie zaszkodzi po prostu. No właśnie, ale też słuchajmy organizmu. Jak poczujemy, że już nie, to powąchamy, powiemy, dobra, już nie mam ochoty na niego, tak? Bo ciało powie, co jest właściwe. Zawsze. Ciało wie, co naprawdę. No to, dlatego tymianek, powąchajcie proszę. Nawet taki bardzo zaparzony. Już go czujemy, tak, rewelacja. No. I te olejki to jest to, co leczy. Przy okazji tymianek możemy również pić kobiety, napięcie przedmiesiączkowe, nawet ból, jeżeli mamy te pierwsze dni i jest po prostu trudno, tak? Może. Tak, to tymianek, będzie działał leciuteńko rozkurczowo i uspokajająco. Ciekawe. Dlatego to jest zioło, które jak dla mnie ma takie nieodkryte popularne właściwości, że jest bardzo warte do stosowania. Więc mamy tymianek, żeby nam, kuchenna szafeczka. Tak jest, mamy po pierwsze i po drugie, żeby nam czas nie umknął. Tak jest. Więc teraz mamy po trzecie. Lipa. Słuchajcie, lipę nasi przodkowie mieli w całych workach na
strychach suszono i po prostu całą zimę pili jako zwykły napar. Czyli no nie było herbaty kiedyś, prawda? Pito lipę. I lipa jest bardzo delikatna, można podawać spokojnie małym dzieciom. Działa smaruje nam gardło takim lekkim śluzem. Jest antybakteryjna i napotna. Czyli wszelkie objawy grypy przeziębienia, wypocimy się, będziemy zdrowi, ale to jest takie wypocenie się delikatne. To nie jest tak, że położysz się do łóżka i będziesz 3 dni, że tak powiem, zdychał, tak? Po lipie. Tylko zmieniał prześcieradło. Tak, więc lipa jest skuteczna i nawet możemy ją pić właśnie jako herbatę. Profilaktycznie. Po prostu popijać sobie codziennie szklaneczkę lipy. Właśnie o te profilaktykę chcemy. To jest świetny pomysł. I to jest zioło, które było absolutnie stosowane przez naszych przodków codziennie w domach. I wróćmy do tego. Po prostu. Wiedzieli, tak? Co robią. To jest zbierane po trzecie czwarte. Po trzecie była lipa i teraz po czwarte. Czarny bez. Czarny bez. Wszyscy znamy kwiat, tak? I też jest absolutnie obowiązkowy. Możemy go też pić profilaktycznie, powiedzmy przez kilka dni, przez tydzień. A potem, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli mamy jakieś objawy, jakiegoś mocniejszego po prostu przeziębienia. I czarny bez jest też uspokajający. Czyli też możemy go pić na wieczorem, przed snem, po to, żeby się lepiej wyspać. No i mamy takie zioło, które jest bardzo moje ulubione. No, na miejscu piątym. Ale jeżeli chodzi o twój personalny ranking, nieco wyżej z tego, co widzimy. To jest zioło, które naprawdę każdy musi mieć w domu. Opowiadam. To jest korzeń kobylaka, który hamuje każdą biegunkę. Powiedzieć pokrzywa czy coś takiego. Na przykład. Poczekaj, korzeń kobylaka hamuje biegunkę. Każdą. Czyli jeżeli będzie biegunka bakteryjna, po przedawkowaniu alkoholu, na przykład po jakiejś imprezie sylwestrowej chociażby. Nie polecamy, ale... Wirusowa, pierwsze objawy nawet salmonelli, czyli bo nie wiemy, co się dzieje, tak? Mamy jakąś, mamy bóle brzucha. I kwestie takie żołądkowe, gastryczne. Ale biegunka. I po prostu korzeń kobylaka hamuje każdą biegunkę. Sprawdzone faktycznie na trzeba mieć go w domu. Ludzi. Spoglądam na Tomka Królikowskiego. Tomek, faktycznie trzeba mieć go w domu. Faktycznie. Ja już go moja mina była spowodowana tym, że on ma taki dość specyficzny smak. A to jest właśnie ten korzeń kobylaka? Tak. Oczywiście trzeba go zaparzyć jeszcze kilka minut. Spróbujcie, proszę. Możecie sobie rozlać do drugiej szklanki. Jesienią pachnie. Taką mieszanką liści, jak gdyby. Gdybyśmy liście pozbierali. Chyba sugeruje się nazwą on korzeń. Jest absolutnie niesmaczny. Za to on nie pachnie smacznie. Nie. Ale on po prostu działa cudownie. Pół szklanki potrafi zahamować biegunkę, można jechać dalej w podróż. Okay. Miałam takie przypadki. Okay. Znaczy ja teraz aktualnie nie mam z tym kłopotu. To czyli, co, mimo ale pijemy pić? Na noc tak po prostu codziennie, nie, tylko to jest zioło w razie doraźne. Potrzeby. Ono jest doraźne. Super. Ono, i, mamy tak imię... pachnie, jakby było takim ziołem doraźnym. Nie, wiecie, że... zioło do zadań specjalnych. Tak. Nie, że wiesz, że to jest jak lek. Tak. Tomek się śmieje, nie ja. Ja się uśmiecham. Słuchajcie, z nim jest ważne to. Posiadajcie je w domu. Domu zawsze. Bo jak już jest potrzebne, to jest za późno, żeby to nie pić. Tak jest, zapamiętane. No 5. Majeranek po pierwsze, po tymianek. Drugie tymianek, po trzecie czarny bez, lipa. Po czwarte czarny bez, po piąte korzeń kobylaka. Tak. Można go pić również przy pierwszych objawach przeziębienia, ponieważ on jest tak ściągający bakterie z przewodu pokarmowego, że można nam zahamować rozwój grypy czy przeziębienia. Świetna rozmowa, Justyna, ale bardzo. Przede wszystkim właśnie każda dolegliwość trawienna od razu korzeń kobylaka. Zapamiętujemy. Dobrze, że jesteś. I to był dowód, 5 dowodów na to, że herbata jest zupełnie przereklamowana. Sięgajmy po to, co nasi przodkowie odkryli, znali, sprawdzili i zostawili dla nas. Dzięki i do kolejnego zobaczenia. Dziękujemy serdecznie, proszę Państwa. Z Państwem również widzimy się za chwileczkę, więc zostańcie z nami, bo obiecujemy, że jeszcze wiele ciekawych tematów przed nami. Potwierdzam.